Witajcie moi drodzy i zapraszam Was dzisiaj na nowy odcinek Poczty od Widzów i na samym początku chciałabym Was poinformować, dlaczego przez jakiś czas tych odcinków nie było. Ja chciałam nagrywać takie odcinki, były paczki, ja je próbowałam otwierać, tylko czasami jak otwierałam te paczki, te listy, to miałam wrażenie, że osoby wysyłają je do mnie tylko po to, żeby zostać pozdrowionym w filmie. Słuchajcie, co się w takich paczkach znajdowało. Były zużyte, zniszczone, zabrudzone, różnego rodzaju maskotki, różne gadżety. Były też wrzucone luzem gumy do żucia, bez żadnego opakowania, a to samo z różnego rodzaju herbatami. Znalazłam również 3 orzeszki zawinięte w chusteczkę, pootwierane kosmetyki. Tak jak mówię, nie chcę nikogo obrazić tymi słowami, tylko chciałabym poprosić, że osoby, które wysyłają do mnie coś, żeby zachowały po prostu odrobinę higieny. Po takich sytuacjach, po takich paczkach, szczerze mówiąc, czasami bałam się otwierać kolejne. Zdarzały się też paczki, z których wydobywały się dziwne zapachy. Może niektórzy są nieświadomi, jak coś wysyłają, ale jeżeli chcecie mi coś polecić, to naprawdę lepiej napiszcie to w liście, niż jeżeli wysyłacie jakieś takie pojedyncze, w ogóle niezapakowane sztuki. Cieszę się, że o mnie pamiętacie, cieszę się, że chcecie mi coś wysłać, ale prosiłabym, tak jak mówię, o zachowanie tej higieny, bo chyba nikt z nas nie byłby zadowolony, gdyby dostał od kogoś używany, zniszczony, zabrudzony prezent, bo to nie świadczy o sympatii do danej osoby, a wręcz przeciwnie. Dlatego też nie wszystkie paczki, listy pojawiają się w tych odcinkach, ponieważ nie wszystkie się do tego po prostu nadają. No i kończąc moją wypowiedź, to tak jak mówiłam, nie chcę nikogo urazić, moje słowa nie miały na celu nikogo urazić, tylko zwrócić uwagę na ten problem. Postanowiłam, że dzisiejszy odcinek Poczty od Widzów zacznę od paczek, które są jeszcze takie troszeczkę zimowe. Jak widzicie, tutaj jest nawet w Mikołaja paczka, także ona długo u mnie na skrytce nie leżała, bo ja bardzo często do skrytki zaglądam, więc jestem ciekawa, kto tutaj jeszcze czuje święta, kto chce, żeby święta powróciły. Zobaczymy, co jest w środku. A więc otwieramy pudełeczko na samym początku. List, który przeczytam później, i tym razem czarna bibuła. Co mamy tu? Tutaj jest jakieś serce i jest napisane, że dla Steli, ale to dla Steli się nie nadaje, bo ona to od razu by pogryzła. Następnie, słuchajcie, mam czekoladę od Anity. Jeszcze Anita się podpisała. Jest to czekolada z truskaweczkami. Następnie słodyczulki, czyli skitlesy od Klaudii, czyli to chyba dziewczyny ogólnie jakieś powysyłały, że każda rzecz od kogo innego. Fajny pomysł na paczkę zbiorową. Tutaj jest, nie mam pojęcia, co to jest. To są dwie takie rzeczy. Aha, to są magnesy. Bardzo ładny. Ten złoty mi się strasznie podoba. Takie serduszka z różami. To jest taki niebieski. I to jest na lodówkę. No tak się domyśliłam, słuchajcie. Dalej mam jeszcze coś słodyczowego, czyli frit. Ja to zawsze mówiłam na to frutitella, może to nazwę zmieniło, to jest od Anity, to są takie paski, takie coś jak mamba, na pewno kojarzycie. Dalej mamy piłkę i tu dla Fibi, no to dla Fibi to się bardziej nadaje, aczkolwiek przeczułam, że minutka i będzie rozwalona, ale zawsze fajnie piesek się pobawi. I tutaj jest jakaś herbatka, jest tutaj herbatka brzoskwinia i marakuja, także brzmi smakowicie. I tutaj właśnie jest ten liścik i mam tak, list wysłała Klaudia, Anita z okolic Warszawy, oglądamy Cię już ponad rok, także dziękuję dziewczyny za paczkę, dziękuję za oglądanie, za obecność na moim kanale albo na kanałach, bo jak wiecie, mam 2 kanały, no i oczywiście Was pozdrawiam. No i teraz lecimy z paczką w fajnym opakowaniu, płatki śniegu. Słuchajcie, no ja mam jeszcze pościel śnieżynkowo-zimową u siebie. Sam jeszcze śnieg może spaść. Dajcie mi znać, czy u Was śnieg był ostatnio. Jestem ciekawa. I otwieramy. No dobrze, więc kolejna paczka już jest rozparcelowana i patrzymy na jej zawartość. Oczywiście, jak zwykle musi się tutaj pojawić bibuła. Coś macie fazę na tą bibułę, ludzie. Ululu, ale słodyczów tu jest. Patrzcie, tu są Smarties, ogólnie to jest znana rzecz jako lentilki na Słowacji. Dalej już nie mogę tego dalej mamy Skittles, Kinder Bueno i Kinder Country, które uwielbiam, bardzo lubię Kinder Country, więc to jest na pewno smakowite. Następnie jest taki prezencik. A to jest świeczka, słuchajcie, ja mówię, co to za kwadracik, co to za kwadracik. A to jest świeczka. Fajnie wygląda, tak na wiosenną dekorację stołu na pewno się przyda. Naklejka dla Pauli, ale fajna naklejka, słuchajcie, to jest naklejka taka filcowa, taki piesek. Ja Wam tego z bliska nie pokażę, bo raczej nie złapię fokusu, ale bardzo fajna sprawa. Tutaj rysuneczek glamdroneczki, także pozdrawiam wszystkie glamdronki oglądające mnie. I tutaj mam liści, który przeczytam sobie po odcinku, a następnie rysunek. Proszę bardzo, to jest mój rysunek.
jakie oczy mam duże. No i oczywiście brakowało mi tutaj gumowej bransoletki. Jest tutaj chyba jakiś kwiatek, czyli taka wiosenna bransoletka. I przeczytam sobie liścik, jest od Oliwki i pisze: PS, dałam ci suba. Także Oliwka, dziękuję ci za paczkę, a w szczególności za suba. Czy osoby, które mnie tutaj oglądają, subskrybują mój kanał? Jeżeli nie, to zachęcam, na dole taki czerwony przycisk subskrybuj. Będzie mi bardzo miło, jeżeli dołączycie do mojej glam rodzinki. Następnie coś ładnego, kwiatowego. Bardzo podoba mi się takie opakowanko. Także moje nożyczki, słuchajcie, chyba będą mi w każdym odcinku towarzyszyć, bo bardzo, bardzo dobrze mi się nimi tutaj rozcina. Wszystko łatwo, sprawnie i przyjemnie. Czyżby ktoś mi wysłał taką grę? No wątpię, ale byłoby fajnie. Już tutaj mam na wstępie informację, że to paczka jest od Natalki, Patrycji i Magdy, czyli znowu paczka zbiorowa. Zobaczymy, co tam dziewczyny wykombinowały. Szukam tego, gdzie by się tu dobyć. Może tu. O, dziewczyny, dziewczyny, bałaganu chcecie mi zrobić? Naprawdę? Nie, dobrze, ja postaram się jakoś tak otworzyć, żeby tutaj wszystkiego nie wysypać, bo będę pół dnia sprzątać. I cóż my tu mamy? Jest tu coś zrobione z techniki, wydaje mi się, że origami, ale nie jestem pewna, czy to jest origami. I jak to jest własnoręcznie zrobione, dziewczyny, przez którąś z was, to naprawdę props. Ja wam powiem, że kiedyś jak na świetlicę chodziłam, to mieliśmy takie kółko origami, no i coś tam robiliśmy, ale takie bardzo początkowe rzeczy. I tutaj mam takiego łabądka, tylko on się chyba rozwalił, albo nie wiem, jakoś inaczej miało to być, ale widzę, że to jest po prostu misterna robota, bardzo dużo tu pracy, na pewno ciebie, którąś z was to kosztowało, także dziękuję za przesłanie takiego fanarcika. Tutaj są do mnie listy. Wyciągam dalsze rzeczy, bo słuchajcie, to jest po prostu masakra, ile tu jest tego papieru. Dobra, tak mi się wydaje, że już wszystko wyjęłam z tej paczki. Tutaj kolejna taka rzecz z origami, czy jak to tam się nazywa. Następnie mam coś takiego, to jest chyba jakiś napój, także boję się trochę to otwierać, żeby mi to nie wystrzeliło. I cóż my tu mamy, z kokardką nawet zawiązane. Okej, już widzę, jest to kola z Biedry, słuchajcie. Dalej mam chiperki z kokardką również, papryczkowe. Tutaj coś takiego prostokątnego. Tak to brzęczy, jakby była to herbatka, także jeśli to jest herbatka, no to słuchajcie, dziewczyny, fajnie, fajnie, bo no bo jak wiecie, ja te herbaty bardzo, bardzo lubię. Staram się tego nie rozwalić, mam nadzieję, że mi się uda. I tak, jest to herbata. Herbata już poznaję, że z Biedronki, bo ja z Biedronki herbaty chyba, powiem wam, wszystkie próbowałam. Także coś takiego, malina, jabłuszko. Dalej informacja, smak po brzegi. Jestem ciekawa, co tutaj się znajduje. I tu chyba jest jakiś batonik, wydaje mi się, że tak. Góralki. Coś słodkiego nie zaszkodzi. Kolejne słodycze, o dziewczyny, czy ja mam być gruba? Nie, żartuję, ja mogę słodyczy jeść dużo. Zgrubnąć na pewno nie zgrubnę, a przynajmniej nigdy mi się to nie zdarzyło. I wiem, co to jest. To jest taki baton, którego ostatnio właśnie oglądałam w sklepie i sobie przypomniałam go z dzieciństwa, taki trójkącik. No wiadomo, chyba każdy zna te batony, takie trójkąciki, wafelki i tak dalej. I tutaj dwie ostatnie paczuchy mam, tak, i sprawdzamy. W każdej paczce musi być, już patrzę, już wiem, co to jest, już wiem, to będą skitlesy. Słuchajcie, dużo osób mi pisze: Paula, źle to czytasz, bo ja wcześniej czytałam to skitelsy, ale to jest napisane syk i ty, tyly s, czyli skitles, a nie jakoś inaczej, ale powiem wam, że kurczę, już mam tego za dużo, także moje ulubione słodycze, kolejne to są nim dwa, zobaczymy, kto to przyśle, ha, czy ktoś słucha, czy ktoś do tego momentu filmu dotarł, zobaczymy. Następnie mam mambę, wszyscy mają mambę, mam i ja, chyba tak było to, co nie? Dobrze mówię, czy źle? Jeszcze było, bo Paula to jest krowa, to znam, to znam. Tak, tutaj jest mamba i mamba jest, słuchajcie, jakaś tam malinowa. Ja chyba, tak mi się wydaje, że moją ulubioną to była jakaś taka arbuzowa czy coś. Albo takie właśnie były łączone te mamby o smaku, o dwóch smakach. Tak, to jest mamba malinowa, ale nie mogę teraz jej tu otworzyć. Więc tutaj są ogólnie listy. Jest dla królowej YouTube'a od Patrycji. Jest list jeszcze od Natalii i list od Magdy. Także dziękuję wam, dziewczyny, za paczkę, za listy i pozdrawiam. No i dalej otworzymy sobie taką pakę. Przepiękny wzór. Ogólnie bardzo mnie przyciąga ta paczka. Tak mi się rzuciła w oczy, że mam ochotę ją natychmiast otworzyć, więc zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy, po czym jest to pudełko, bo już mi się w różne rzeczy trafiły. Tutaj mamy, słuchajcie, jakąś frytkownicę, toster, po tosterze, czy tutaj my sami toster, jestem ciekawa. Okej, okay. Mamy tutaj w paczce paczkę, jak widzicie, ale oprócz
są jeszcze inne rzeczy, także zaraz się przekonamy. Spokojnie, spokojnie. Tylko otworzę tą pakę na początku, kolejną. Takie krejzolki, paczka w paczce. Okej, jest! Słuchajcie, słodycze, aż do pożygu, że tak powiem. Kolejne skidlesy. Aha, to było takie chyba honorowe miejsce dla słodyczy, bo to już nic więcej nie mamy. I spatrzymy, co było w głównym opakowaniu. Coś do palenia. Mam nadzieję, że to świeczki, a nic innego. Okej, okej, chyba tak. Widzę tutaj świeczuszki. Chyba to będą tea lighty. Dokładnie tak, w takim ładnym, pudrowym kolorku. Tea lights. Są to jeszcze, kurczę, z jakimiś bombkami, czyli edycja świąteczna. Ktoś tutaj święta w dalszym ciągu, widzę, czuję. Następna rzecz, sorry za to. Ale za co? Zobaczymy, za co mnie tu ktoś przeprasza. No słuchajcie, taśmy, więc spoko. Taśmy na pewno mi się przydają do różnego rodzaju projektów, jakiś tam zniszczę dziennik i tak dalej, także to się na pewno nie zmarnuje. Następnie mam galaretkę deserro. Oj, deserto. Jeszcze takiej nie próbowałam, a wiecie, że ja jestem fanką galaretek i ja galaretki piję, a ich nie jem, także na pewno sobie wypróbuję. Widzę tutaj, słuchajcie, jakieś grosiki. Jakieś grosiki ktoś wysyłał, czy to na szczęście, czy to na zdrabki, nie wiem, ale tak się śmieję, że powinnam zrobić taką szklankę, taki słoik z napisem na zdrabki i wrzucać drobniaki uzbierane z odcinka, bo tak grosz do grosza, a na zdrabki na pewno się zbierze, słuchajcie, tak będzie. Może się przydać. A co to może mi się przydać? Czy to różdżka czarodziejska Harry'ego Pottera? Tak byłoby śmiesznie. No i szczerze mówiąc, wysyłanie słomek komuś to jest dziwny pomysł. Tak pojedyncze takie słomki, dziwna sprawa. Nie rozumiem tego. Cóż my mamy dalej? Dalej jest jakiś kosmetyk bodajże. Jest to szminka. Taka szminka w intensywnym różowym kolorze. No i powiem szczerze, to ja właśnie takie szminki bardzo lubię. Tak, coś z gumek. No to zobaczymy gumkową twórczość z koleżanki tutaj. Kolejne opakowanie, a z gumek mamy, słuchajcie, kokardkę. Dajcie mi znać, co jeszcze wy z gumek tu wykminiliście, coś robiliście. I tu następna rzecz jest to coś od nas. Ale co? Zapakowane, ach zapakowane, że się rozpakować tego nie da, ludzie, ludzie. I mam tu, słuchajcie, 50 groszy, czyli nie myliłam się, że powinien być tutaj taki słoik na drobniaki. Trzeba to zrobić, albo może ktoś to zrobi w fanarcie. I tutaj ostatni pakunek, który mi został, jest to nie wiem co. Zaraz to sprawdzimy. Kolejne opakowanie. I są to jakieś rzeczy z dziwnego rodzaju substancji. Trochę boję się to otwierać, dotykać, bo nie mam pojęcia co to jest. To na plastelinę raczej mi nie wygląda. No i następnie dostałam to, o czym mówiłam, czyli jakieś takie saszetki z herbaty. Więc tak jak mówię, no lepiej mi nie wysyłajcie, lepiej mi napiszcie, co, jaką herbatkę mi polecacie, czy coś, ja sobie ją z chęcią zakupię. I tu mamy powiadomienie. Powiadomienie jest takie. Od Natalii, Alicji, Ani, dla Glam Pauli jesteś naszą ulubioną youtuberką, nie może być inaczej. Kochamy Cię i oglądamy od 2 lat, mam nadzieję, że paczka się spodobała, pozdrów nas. Dziękuję dziewczyny za paczkę, pozdrawiam. I ja myślę, że to by było na tyle w tym odcinku Poczty od Widzów, także jeżeli się podobało, wiecie co robić, kciukaski w górę i widzimy się już w następnych filmikach. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie, zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Na dole czerwony przycisk subskrybuj, oczywiście adres skrytki znajdziecie w opisie. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa, już się ciemnia, ciemno się zrobiło, a jasno zaczynaliśmy. Tak to jest. Do zobaczenia.